Na z tej strony Black Luga, to kolejny odcineczek na moim kanale Na YouTubie Witam was wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie Dzisiaj Słuchajcie, na wstępie oczywiście przypominam o akcji Widzicie tutaj to tło całe za mną Widzicie, widzicie Donacje, które przelatują na dole Na ten moment mamy zebrane ponad 1200 zł Na naszą akcję W wielkim świątecznym turnieju charytatywnym Więc zapraszam was Wpadajcie, wpadajcie na, na te streamy jeżeli macie gdzieś tam jakieś ze to pamiętajcie, że warto pomagać i gramy przez pomaganie z organizacją Grand Zone Gaming. Cała społeczność Clash of Clans ma okazję dorzucić się do tej, do tej zbiórki, więc informujcie w swoich klanach o tym, że taki turniej jest wielki, finał 22, ale gramy, gramy cały czas. Najbliższe mecze już 11 grudnia, więc zapraszam Was serdecznie na streamki. Streamy na YouTubie i na Twitchu więc wpadajcie, wszystkie linki macie w opisie pod tym filmem. A ten film, e, króciutkie podsumowanie, słuchajcie, e, chciałem zaprezentować, e, no powrót, powrót, droga Sixpacku, klanu Sixpack, e, organizacji, która, która... E, Powraca, powraca słuchajcie na salony do Champions One i króciutkie takie podsumowanie chciałem Wam tutaj Wam wrzucić, bo myślę, że warto uhonorować, uhonorować, tutaj ekipę za to, za to co udało się dokonać, no i małą, małą, małą cząstkę też ja od siebie dorzuciłem w tym awansie, więc myślę, że warto, warto to zobaczyć, kilka ataków jak to wyglądało no to zapraszam was do oglądania pamiętajcie zostawcie lajki oczywiście łapeczki w górę e, zapraszam do komentowania e, co myślicie w ogóle o akcji charytatywnej co myślicie e, jak Sixwax sobie poradzi w Champions One no i e, wszystko co wam tam na serduszku leży trzymajcie się do oglądania was zapraszam no i mamy ten piękny Piękny, widzieliście ten, tą animację przejścia Champions 2 do Champions 1. Tutaj potwierdzenie tego sukcesu. Może zacznijmy od tego, że przedstawię Wam, przedstawię wam grupę, jak grupa się prezentowała. takie oto z klany mieliśmy fenomenalny wynik, słuchajcie, fenomenalny wynik. 310, 310 gwiazdek zdobyte, ponad 9000%, 9000 zniszczeń, więc naprawdę naprawdę tutaj Sixpack stanął na wysokości zadania, jeśli chodzi o klan, tak, tak się to prezentuje, ja oczywiście nie z tego konta, z którego grałem, Felipe tutaj y, po prostu MVP zgarnia e, tego, tej, tej ligi, ale e, i Padrino, i Laska, i Olek, zobaczcie, Tito, Pershing 18, Żurek 18, mi się udało zgarnąć 17 gwiazdek, no tutaj są wszyscy, którzy przyłożyli się tutaj do tego sukcesu, 16 osób, e, 16 osób brało udział w tej lidze, więc Widzicie, wąskie grono e, sprawdzonych, sprawdzonych m, e, graczy. No i tak to tutaj się potoczyło. Zobaczmy sobie, zobaczmy sobie wyniki. 6 6 trujek, 5 trujek w drugim meczu, w trzecim również 5. Czwarty no niestety ten przegrany, który gdzieś tam troszeczkę nam popsuł, popsuł szyki, ale ta chińska ekipa tutaj była bardzo, bardzo mocna. Kolejny mecz 8 trujek, 6 trujek i w finałowej rozgrywce jest ich aż 7. Oczywiście z pierwszych meczeń nie pokażemy nie pokażemy, Tutaj, nie pokażemy tutaj, słuchajcie, wszystkich trójek, ale możemy sobie, bo nie ma powtórek, oczywiście. Ale zobaczymy sobie tylko, kto te trójeczki wrzucił: Tito, Trójka, Żurek, Bandit, Felipe, Pershing i moja trójka w pierwszym meczu była, w drugim meczu bo oczywiście po update'cie przypominam, nie ma, nie ma tych trójek. W drugim meczu, słuchajcie, trujeczka od Laski, trujeczka od Padrino, trujeczka jest od Żurka, ponownie Felipe, Felipe Pershing, następnie, następny dzionek, czyli dzień trzeci, tutaj, słuchajcie, szóstek, Boże, trójek, trz, sześć, a trójek 6 i kto je ustrzelił: Laska, Padrino, Tito, y, Tito, Felipe, Pershing i y, y, Spaceon. Dzień czwarty, dzień czwarty, kochani. To, y, to tutaj mamy seteczki od Tandera, od Olka, y, od Mieszka i y, y setka ode mnie. Dzień piąty i tutaj sobie już będziemy mogli pokazać jakieś replaye, ale oczywiście najpierw zobaczmy kto ustrzelił setki. Thunder, Olek, Padrino, Tito, Woli, Felipe, moja setka i e Spaceona, kolejna seteczka. I tutaj stąd sobie możemy wybrać, no myślę, że jakiś tam losowy atak sobie wybierzemy, na przykład Woliego. Zobaczmy sobie, jak tutaj atak dragonami przeprowadził. Dragbat atak, oczywiście, na dwujezdzie sobie przyspieszymy. Lightingi dorzucone. No i zobaczcie, stunelowanie tutaj tej bazy. Odcięcie od godziny trzeciej elektrodragonem i wejście herosami i od razu dragony. Herosi mają tutaj tunelować od godziny 12.00. Widzimy, właśnie to się dzieje. Król tam dorzucony, królowa idzie razem ze smokami, wchodzi tutaj w Wewnątrz bazy e, za zadanie smoków było wyczyścić tutaj te najgroźniejsze budynki, które znajdowały się e, w tej części, od której zostały puszczone. Blimp e, dopuszczony na teha, teha ubite. No i za chwilę będzie można spokojnie puszczać bacy. Już zobaczymy e, te bacy e, puszczone na tego skatera, żeby wyeliminować to ostatnie takie e, zagrożenie, które e, mogło tutaj jeszcze przeszkodzić w tym ataku. No i zobaczcie, pewny, ładny, spokojny atak. Baza zamknięta, więc gratulacje tutaj dla Walliego za ten atak. Oczywiście mamy cały czas ten, no niestety to nam się będzie pokazywać. Mamy ten cały layout świąteczny, turniejowy, który, który, który jest przygotowany. Tutaj ja tak ode mnie, oczywiście, z slabymi z wiedźmami, z wykorzystaniem, z wykorzystaniem nowego spela. Po update'cie spela na niewidzialność, więc możecie zobaczyć. Oczywiście, przypominam, teraz że na ubicie skater, skaterów potrzebne jest 6 lightingów i 1 EQ, więc jak gdyby jest to kosztem innego spela. Ale akurat tutaj w tej strategii to specjalnie nie przeszkadza, bo po prostu można wziąć jednego friza friza mniej, ja normalnie brałem dwa freezy. Brałem trzy fryzy, Teraz biorę jednego friza, Ten spell na niewidzialność i właśnie tego zapa. Więcej przyspieszamy. No i widzicie odcięcie od 12. Lightingami do tego Warden, który stunelował, stunelował i odciął te budynki, żeby wiedźmy poszły bezpośrednio w kierunku, w kierunku TH. No i tutaj teraz już wszystko to się rozpędza. Ubicie TH. To jest ważny moment, żeby tutaj wiedźmy były na nieśmiertelności. No i wejście do środka, rzucanie tego. Spela niewidzialności, zobaczcie, te wszystkie jednostki przez te parę sekund, przez ten ułamek czasu, są nieśmiertelne. Co ważne, rzucać go trzeba tak, żeby, żeby nie łapał innych budynków defensywnych, no bo wtedy, jeżeli ten spel rzucony jest na te budynki defensywne, no to nasze jednostki nie widzą, jak gdyby tych budynków zostaje, zostają one ominięte. Wtedy, więc tutaj, akurat w tym miejscu, gdzie został rzucony, już nie było żadnych budynków, więc spokojnie można było go użyć i wszystkie, wszystkie te. Zadawane obrażenia wokoło, które, które było tych budynków, które pozostały, no było, były, nie, nie robiły żadnej, żadnej krzywdy. Zobaczmy sobie teraz kolejny dzień. Kolejny dzień, kochani, dzień szósty w dniu szóstym, już wam pokazuję jak tutaj się zakończyło i kto tutaj e, dorzucił seteczkę e, Thunder, Olek ponownie, Laska zobaczcie, El Padrino, tuż setek po prostu Żurek, e, Tito e, no ale zobaczcie też również na procenty e, że te procenty naprawdę były bardzo mocne, tutaj Tutaj nie było słabych ataków, więc wybierzmy sobie jakiś losowy atak znowu w Laska może, e, który tutaj atakował, słuchajcie no też e, lighting, lighting Witch e, więc więc możemy sobie zobaczyć jak tutaj taką bazę zrobić, e, którą gdzieś pewnie możecie spotkać e, może w swoich, w swoich CW czy na swoich CWL, więc warto też zobaczyć jak taką bazę e, w fajny sposób można e, no ukąsić, ukąsić tutaj e, tym składem. No i zobaczcie, e, krótki, kurt, krótki warden walk, tu trzeba uważać z tym warden walkiem, żeby go nie przeciągnąć, bo ten atak dość długo zawsze trwa. No i tutaj nie było wszystko idealnie zgodnie z planem, bo tutaj było puszczone były puszczone super WB żeby otworzyć ten mur przed TH to się nie udało no i tutaj była chwila grozy słuchajcie bo zobaczcie jak te jednostki poszły ten jump dorzucony w ten sposób ryzykownie bardzo ale, no, ale to ryzyko w rezultacie się opłaciło ale zobaczcie że tutaj no to TH stało i stało i stało i było naprawdę yy, chwila taka że mogło się okazać że to TH nie padnie ale jak nie ogór, to setka. No i tutaj widzimy, że już tego wojska zostało ogromnie dużo, więc jak to się mówi, z piekła do nieba. I tutaj Laska w tym ataku pokazał, że właśnie przy odrobinie szczęścia można z takiego, z takiej, z takiego nerwowego ataku wyciągnąć bardzo dużo. Olek mamy hybrydę. Olek tutaj, jak gdyby nie odpuszcza cały czas wierny wierny tutaj hybrydzie, i jak gdyby jest to taka jego main taktyka, którą wybiera jak tylko jest możliwość sprzyjać ku temu baza. No to właśnie ten pierwszy wybór to jest atak hybrydowy. No i tutaj mamy z wykorzystaniem Blimpa. Zobaczcie, jak dorzucony skatasz odbity, ubity Inferno. No i teraz spokojnie może sobie wpuszczać, wpuszczać tutaj królową od godziny 6. Zobaczcie, te super miniony niewiele, niewiele zrobiły, bo były najpierw odciągnięte na bok, więc ten główny atak tych super minionów poszedł na inne jednostki. No i królowa bez problemu sobie już z nimi poradziła. No i teraz będzie wpuszczenie tutaj królowej do środka. Już odcina od 12, boże od 9 tutaj już król dorzucony. No i hybryda, hybryda leci, leci na TH, królowa się wraca. W tą otwartą lukę, no i już e, ten atak e, idzie e, tak, jak sobie tego, e, tego Oleg życzył. No i widzimy też dużo, dużo, dużo wojska jeszcze na tym etapie, cały czas jest, więc te ataki były pewne, te ataki były naprawdę takie solidne, tu mało było takich ataków na, na jakimś ogromnym szczęściu, że gdzieś tam w ostatnich sekundach, że tam jedna jednostka zostawała, no tutaj tego wojska, zobaczcie ile zostało, Królowa cały czas do końca z full HP, spokojny, pewny, pewny atak od Olka. to mieliśmy, słuchajcie, dzień, dzień, numer, 6, No i przechodzimy do dnia numer 7. Tutaj po prostu decydowało, że musieliśmy wygrać. Tu musieliśmy wygrać e, Klan Chiński w tym ostatnim meczu. O dziwo, zrobił tylko jedną setkę. E, więc my po prostu musieliśmy wygrać e, ten mecz. No i ten, to się e, udało. Słuchajcie, i w tym ostatnim meczu e, znowu dużo setek e, Pershing, e, Setunia. Tu zobaczcie: 99 Laska, setka e, MD, setka Olek ponownie, e, Żurek. Felipe i Spayson, tutaj seteczki od nich, więc wybierzmy sobie, może kogoś, kogo nie pokazywaliśmy, Borosze Pershinga pokażemy, Pershing Dragony, Dragony do tego, do tego dwa super miniony i Batsy. więc tutaj taki skład sobie dobrał Dobrał pershing, no i zobaczcie, jak on tutaj sobie to wymyślił, jak zaplanował wejście Herosami, żeby właśnie ponownie stunelować bazę, odciąć ten jeden róg, żeby spowodować, że te dragony będą leciały po takim węższym obrębie bazy. No i zobaczcie, tutaj to się dzieje idealnie. Ten właśnie segment od godziny trzeciej wyeliminowany. No i teraz dragony dopuszczone. Dopuszczone od godziny tam 12 między 12 a 11, za nimi super minionek, który pomaga tutaj w czyszczeniu no i blimp dorzucony który będzie łapany na warden ability, żeby dolecieć spokojnie bez problemu to multi inferno w środku pada no i tu zobaczcie, tu już praktycznie nie ma nic zostaje tylko ten scattershot, który jest jakimś dużym zagrożeniem, ale już na niego rzucone bacy, do tego są frizy które spokojnie frizują te wszystkie WT, bacy zostają do końca ataku, nie ma dyskusji żeby tutaj już coś temu wszystkiemu zagroziło No i pięknie, pięknie doczyszczona baza do końca Więc brawa, brawa za ten atak Brawa słuchajcie dla wszystkich, bo tu myślę, że każdy dorzucił, dorzucił coś od siebie Jedni mieli lepsze, gorsze dni Nie było tak, nie było tak No ale oczywiście były te wiodące postacie, które, no, które są po prostu niezawodne MDAISA już pokazywaliśmy, więc pokażmy kogoś innego. Spacona też już pokazywaliśmy. Laska był. Pershing, Oleg był, no to może Żurka. Tutaj Żurek też na pewno e, pokazał, pokazał klasę, więc zobaczmy sobie atak od Żurka. To też taki skład, który zawsze się śmieje, że jak jest ten skład, to, to wiadomo, że to Żurek, e, czyli Yeti Bobat. To też taki skład, który on bardzo lubi e, i jak tylko wioska sprzyja e, temu, no to, no to jak, najbardziej, jak najbardziej właśnie wybór pada. Na taką bazę i na taki skład. No i tutaj zobaczcie również Warden Walk, który tuneluje i odcina, zawęża tą bazę, żeby odciąć te budynki, żeby ten główny skład właśnie poszedł, poszedł no tak, jak sobie tego życzymy. Jump dorzucony tutaj dość wcześnie, dość wcześnie, słuchajcie, użyty Warden Ability, ale blimp wlatuje tutaj na TH, więc TH jest ubite też w trybie błyskawicznym. No i dokończenie takiego ataku to jest zawsze właśnie dorzucanie baców. Teraz jeszcze Royalka, która tutaj ma za zadanie ubić. To jedno WT, które jest bardzo dużym zagrożeniem dla baców i tego scattershota. No i teraz już bacy spokojnie mogą lecieć, zobaczcie jak to się tutaj dzieje, frizuje sobie tylko to WT, no i już, tu już nie ma, tu już nie ma nic, co może zagrozić, zagrozić tym bacom. one już spokojnie sobie zdomykają tą bazę, ale została i Królowa i zostało tam jeszcze jakieś Yeti, więc też spokojnie, nie było tutaj żadnego ryzyka, że się nie uda ten atak. Więc brawo, 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 brawo. Słuchajcie, jeszcze raz brawo dla wszystkich. Bardzo mi było miło, bardzo mi było miło w tym uczestniczyć już po raz drugi, bo po raz drugi udaje nam się awansować do Champions One. Wtedy utrzymaliśmy się dwa sezony. Mam nadzieję, że tym razem będzie, będzie lepiej. Słuchajcie, 310 gwiazdek. To naprawdę robi wrażenie. I myślę, że tą formę trzeba będzie utrzymać w przyszłym miesiącu, choć wiadomo, nie będzie tak łatwo, bo to jednak był Champions 2 a w Champions One no, to już jest e, e, level wyżej, jeśli chodzi o te umiejętności przeciwników. Ale tutaj mieliśmy naprawdę bardzo godnego rywala e, w postaci tego chińskiego klanu. E, no, bo zobaczcie, to była walka, walka do samego końca. Oni ten ostatni mecz wygrali e, również, e, ale no mówię, zrobili tych trójek mniej. No i dzięki temu to my się cieszymy z awansu do Champions One. Tyle kochani chciałem Wam tutaj pokazać, bo myślę, że zasługuje to na taki odcineczek u mnie na kanale. Więc wszystkiego dobrego. Pamiętajcie jeszcze raz: Łapencja w górę, jak Wam się podobało. Jak chcecie więcej takich odcineczków, no to oczywiście komentujcie, lajkujcie. A jak nie macie subskrypcji, no to klikajcie ten czerwony guzik pod filmem. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.